Jeszcze Kresowianie, ci, którzy zostali wypędzeni, którzy doczekali. Ogromne podziękowania wszystkim organizacjom kresowym. Wielkie brawa dla was za to, że doprowadziliśmy do tego właśnie święta. Szanowni Państwo, to nie jest dodatek do polityki państwa, to co dzisiaj tutaj się dzieje. To nie jest wyłącznie uroczystość historyczna. To nie jest coś, co jest drugorzędne czy trzeciorzędne z punktu widzenia polityki państwowej. Powiedzmy sobie jasno, dlaczego oczekujemy w kolejnych latach, żeby tutaj stawiły się najwyższe władze państwowe? Dlatego, że fundamentem polityki państwa, podstawą jest wspólnota narodu. A wspólnota nie istnieje bez tożsamości. A nie ma polskiej tożsamości narodowej bez Kresów Wschodnich. Nie ma polskiej tożsamości bez pamięci o Wilnie, o Grodnie, o Lwowie. Bez pamięci również niestety o naszych ofiarach. Niestety o tych, którzy zostali w bestialski sposób pomordowani tylko dlatego, za to, że byli Polakami od setek lat mieszkającymi na ziemi ojców. Szanowni Państwo, dobrze się stało, że doprowadziliśmy wspólnymi siłami do uchwalenia przynajmniej tej uchwały. Walczymy o więcej. Walczymy o ustawę, o której wspominał pan poseł, ale walczymy również jednoznacznie, żeby przynajmniej w Polsce, żeby przynajmniej w Rzeczypospolitej, na której żyją miliony potomków kresowian, wpisać banderyzm jako zabronioną ideologię, jako wrogą wobec Polski ideologię. Nie może być promowania banderyzmu na ziemi polskiej. Szanowni Państwo, bardzo pięknie mówił pan prezydent Andrzej Duda. Byłem w Gdańsku w ubiegłym roku, kiedy był pogrzeb Łupaszki, Inki. Mówił, przepraszał za to, że 27 lat trzeba było czekać na te ekshumacje, na te pogrzeby, na oddanie żołnierzom wyklętym sprawiedliwości. Powiedzmy sobie jasno, kresowianie i ofiary banderowskiego ludobójstwa czekają 28 rok na pełne uhonorowanie. To jest 28 rok tej hańby. Szanowni Państwo,